Myślicie, że nauka ekonomii jest nudna? Nic z tych rzeczy. Studenci SGH udowodnili, że ekonomii można się uczyć, wykorzystując popularne klocki. Klockonomia to edukacyjna gra planszowa, która uczy licealistów podstaw ekonomii. Klocki Lego symbolizują gospodarkę Klockolandii, bo tak nazywa się kraj, w którym toczy się zabawa. Z klocków Lego rosną wieże, które ustawiamy na planszy. One symbolizują pewne wskaźniki gospodarcze. Warsztaty z klockonomii skierowane są do licealistów z całej Polski. Studenci SGH zaangażowani w projekt organizują je na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości i przeprowadzają całkowicie za darmo.